tu i teraz osiąga szczyt, kręci się w biznesie, w oczach innych twoje życie stało się sukcesem. Jednak oprócz pracy niewiele radości masz. Bogactwo nie robi na tobie żadnego wrażenia. Tu i teraz, w tej chwili leżysz na łóżku szpitalnym, rozpamiętujesz życie, zdajesz sobie sprawę, że wszystkie osiągnięcia i bogactwa, z których byłeś dumny, stały się nieistotne, nie zabierzesz ich do trumny. Kiedy w ciemności patrzysz na zielone światła twojego urządzenia do sztucznego oddychania, słyszysz mechaniczne dźwięki, czujesz oddech śmierci, zaczynasz rozumieć, nawet jeśli masz dużo pieniędzy. Nagle chcesz realizować cele, które nie dla kasy chciałbyś zrobić tak wiele. Jest coś ważniejszego, miłość, przyjaciele, sztuka, marzenia z dzieciństwa. Chcesz, by rodzina była tutaj. Zatracasz się w mamonie, co chwilę gdzieś tam biegniesz. Nie czujesz, że już toniesz, omijasz chwile piękne. Zatracasz się w mamonie, co chwilę gdzieś tam biegniesz. Nie czujesz, że już toniesz, omijasz chwile piękne. Się za bogactwem, pychą i złem. Pamiętaj, Bóg stworzył nas na podobieństwo swe, by każdy mógł poczuć miłość w sercu, miłość to tlen. Nie biegaj za złudzeniami przez sławę i forsę. Tak robiłeś w swoim życiu, a teraz już wiesz. Dróg materialnych nie zabierzesz, nawet jeśli chcesz. Jedyne co się liczy, to wspomnienia z miłością. To jest prawdziwe bogactwo, które będzie szło za tobą. Będzie ci towarzyszyło, da siłę i światło, które poprowadzi tam, gdzie nie ma granic. Dusza nie zna granic, zapoznaj się z tą prawdą. Będzie ci towarzyszyć poza życiem, gdzie warto. Przenieś się tam, gdzie chcesz, w marzeniach się uda. Dźwięk się, bo wiara zawsze czyniła cuda. Dąż do celów wyznaczanych sobie, wszystko się uda. Wszystko jest w twoim sercu i w twoich rękach tutaj. Zatracasz się w mamonie, co chwilę gdzieś tam biegniesz. Nie czujesz, że już toniesz, omijasz chwile piękne. Zatracasz się w mamonie, co chwilę gdzieś tam biegniesz. Nie czujesz, że już toniesz, omijasz chwile piękne. Które łóżko jest najdroższe na świecie? Krótko, łóżko szpitalne, możesz teraz powiedzieć. Jeśli masz pieniądze, możesz zatrudnić każdą osobę, nawet by cię woziła twoim własnym samochodem. Ale nie zatrudnisz kogoś, kto zabierze ci chorobę, która cię zabija, co teraz ci po kasie powie. Rzeczy zagubione można zawsze odnaleźć, ale jest jedna rzecz, której nie można znaleźć. Ty ją stracisz, życie. Niezależnie od tego, w jakim etapie w tym bycie, w końcu będziemy musieli zmierzyć się z chwilą, gdy kurtyna opadnie i trybuny zamilkną. Kochaj bliskich, zawsze bądź ze swoją rodziną. Szanuj znajomych, tak. Zapomnij co złe było. Traktuj wszystkich dobrze, zawsze. Dbaj o przyjaźnie, człowiek. Odejdziesz, ale na zawsze zostaniesz w jej głowie. Już toniesz, omijasz chwilę.